30 sekund. Tylko pamiętajcie, żeby ucho wyłączyć. Debata prezydencka. Witamy Państwa ze studia Radia M Kielce przy ulicy Sienkiewicza 2. Mateusz Żelazny i Aleksandra Rękas. Przed nami, mieszkańcami Kielc, ważne wybory. Wybory, które określą na najbliższe lata kierunek rozwoju naszego miasta. Już 7 kwietnia wybierzemy naszych reprezentantów do sejmików wojewódzkich, rad powiatu, miasta oraz oczywiście wójtów i prezydentów. Wybór tej osoby, która będzie zarządzała naszym miastem przez najbliższe 5 lat, to wybór bardzo ważny, wybór obarczony bardzo dużą odpowiedzialnością. Dlatego dziś możemy Państwu ten wybór podjąć. Ostatnie lata w opinii wielu osób były stracone. Trzeba nadrobić ten czas, a więc ten wybór musi być świadomy. Zaprosiliśmy więc do naszego studia wszystkich kandydatów i kandydatki ubiegających się o fotel prezydenta Kielc. Zadamy im pytania dotyczące ich wizji na rozwój naszego miasta. Padną także pytania przygotowane przez Państwa, naszych słuchaczy i czytelników. Zanim przybliżymy zasady naszej debaty, przedstawmy naszych gości walczących o Państwa głosy. Pan Maciej Bursztajn, Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Bursztajna, Przyjazne Kielce. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam Państwa. Pan Marcin Chłodnicki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Dzień dobry Państwu. Pan Adam Cyrański, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Pani Agata Mariańska, Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Kielc. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Marcin Stępniewski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Pan Kamil Suchański, Komitet Wyborczy Wyborców Suchańskiej Bezpartyjni, Koalicja dla Kielc. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Pani Agata Wojda, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Znamy już kandydatów, którzy zmierzą się w naszej debacie, poznajmy zatem jej zasady. Naszą debatę podzielimy na 5 segmentów. Pierwszy z nich pojawi się także na antenie Radia M Kielce. Pozostałe będzie można śledzić już w internecie. Czas na odpowiedź w segmentach będzie różny. O tym, ile czasu na odpowiedź ma kandydat, będziemy informowali przed startem każdego segmentu. O kończącym się czasie na odpowiedź, 10 sekund przed upływem tego czasu, poinformuję ten sygnał. I z góry bardzo prosimy o to, aby się trzymać wyznaczonych ram, wyznaczonych na odpowiedź w danym segmencie, z racji na jasność, czystość debaty, z racji szacunku dla naszych słuchaczy i dla wszystkich kontrkandydatów. Kandydaci na pytania będą odpowiadać, drodzy Państwo, zgodnie z kolejnością losowania, które przeprowadziliśmy dziś rano przed debatą. A tematyka segmentów będzie następująca. W części radiowej pojawi się jedno pytanie ogólne, będzie również możliwość komentarza dla każdego z kandydatów. Później będą pytania tematyczne, będą również pytania od internautów, od dziennikarzy, a na koniec będzie możliwość podsumowania dla każdego z kandydatów. Drodzy Państwo, czy wszystko jest jasne? Jeśli wszystko jest jasne, kandydaci są gotowi, to zaczynajmy debatę kandydatów na prezydenta miasta w Radiu M Kielce. Debata prezydencka. I na odpowiedź ważna informacja, o której mówiliśmy wcześniej w tej części debaty. Czas na odpowiedź wynosi 2 minuty. A pytanie brzmi, jakie są według Pani, Pana złe, nietrafione, niedobre dla miasta oraz mieszkańców pomysły kontrkandydatów przedstawione podczas tej kampanii wyborczej? A zaczniemy od pani Agaty Wojdy. Bardzo Państwu dziękuję. Ja staram się bardzo wnikliwie śledzić propozycje, które przedstawiają inni kandydaci w toku tej kampanii wyborczej, dlatego że sama prezentuję bardzo konkretny plan na rozwój Kielc w kilku punktach, które zawierają
konkretne propozycje, nie obietnice, tylko deklaracje do realizacji po wygranych wyborach. To jest plan na rządzenie miastem. Dlatego też przyglądam się, o czym mówią konkurentki i konkurenci. Staram się to wnikliwie analizować. Część tych rzeczy jest dość kompatybilnych. Myślę, że mamy w miarę precyzyjnie sprofilowane problemy i wyzwania, które stoją przed miastem. Różnimy się co do rozwiązań. Jeśli chodzi o takie moje duże wątpliwości, to na przykład punkt, który zawiera się w programie pana Kamila Słuchańskiego, dotyczący bezpłatnej, trochę nie bardzo wiemy dla kogo, ale komunikacji publicznej, który budzi mój szereg wątpliwości, ponieważ moim zdaniem nie jest podparty merytorycznymi wyliczeniami. Po drugie, są tam podawane przykłady miast, w których funkcjonuje bezpłatna komunikacja publiczna. Pamiętajmy, że zawsze ktoś za nią musi płacić, że i tak płacą za nią podatnicy i mieszkańcy. Te miasta to są samorządy z dużo mniejszym zakresem komunikacji niż Kielce, z dużo mniejszą ilością linii autobusowych, tam gdzie kursy kończą się o godzinie 19, 20. Uważam, że celem komunikacji jest także dowożenie pasażerów w późniejszych godzinach. Zresztą pan Kamil Słuchański podczas dyskusji o komunikacji publicznej takie składał wątpliwości, że autobus jeżdżący o 22 na jego osiedlu Dąbrowa, na którym mieszka, jest niepotrzebny, bo jedzie nim mało pasażerów. Uważam, że jest bardzo potrzebny. Poza tym komunikacja publiczna bezpłatna, rozumiem, w założeniu ma zwiększyć ilość pasażerów, więc także znacząco zwiększać koszty. Moim zdaniem to prosta droga do degradacji komunikacji publicznej i to jest punkt z programu pana Kamila, który budzi najwięcej moich wątpliwości. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Pozwoliliśmy czasu sygnałowi wybrzmieć, żeby już nie przeszkadzać panu Maciejowi Bursztajnowi, bo teraz jego poprosimy o odpowiedź na to pytanie. Dzień dobry. Słychać mnie, słychać, tak? Tak. No jakby te programy wyborcze, one są do siebie dosyć podobne, bo jakby mamy zdiagnozowane mniej więcej te same problemy i ja się cieszę, że zgadzamy się już wszyscy kandydaci na prezydenta, na to stanowisko, chociażby do terenów inwestycyjnych, bo jeszcze parę lat temu jakby większość ludzi w ogóle to nie przebiło się do takiej powszechnej świadomości przeciętnego kielczanina. Ja to odbieram jako trochę swój osobisty sukces, bo powtarzałem to z uporem maniaka. Jeżeli chodzi o... U nas w sztabie nawet mówimy tak, wszyscy mają rozwój drogi i pierogi. No, czyli jakby te programy, one są podobne, natomiast różnimy się co do szczegółów. Ja mam obawy... Przede wszystkim jeżeli chodzi o, tu też bym się chyba skupił na tej darmowej komunikacji, bo to jest propagandowe hasło, które jakby sprowadzane jest do poziomu dyskusji, gdzie posługujemy się nieprawdziwymi danymi. Według Kamila Słuchańskiego, który gra tym argumentem, koszt obsługi to jest 10 milionów, co jest nieprawdą, bo koszt obsługi to są 3 miliony. Poza tym gdzieś tam ostatnio śledząc tą, tu też właśnie to co przed chwilą powiedziała Agata Wojda, właśnie dla kogo ona jest bezpłatna, bo ludzie pytają, wyborcy pytają samego Kamila, co w takim razie, jeżeli ja nie korzystam ze zbiorkomu, no to dlaczego ja mam się składać na tą komunikację? I tam widziałem odpowiedź, zresztą mogę zaraz print screena pokazać, że ja mam pomysł na to, żeby zbilansować tak, żeby pan za to nie płacił. No ciekawe, jak masz zamiar to zbilansować, bo to jest, no zawsze ktoś będzie jednak musiał za to zapłacić. Poza tym jednak zbiorkom powinien być atrakcyjny, bo chcemy, żeby mieszkańcy się przesiadali do niego i wykluczenie, jakby robienie z tej usługi realizowanej w trybie bezkosztowym powoduje, że ona się robi nieatrakcyjna, dlatego że nie odzyskujemy 8% z VAT-u, które zawsze muszą być reinwestowane. W związku z tym właśnie będzie się odbywała tak zwana degradacja tej usługi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pan Kamil Słuchański. Zanim pan Kamil Słuchański odpowie, zanim puścimy czas, ja tylko przypomnę, że pytanie brzmi, jakie są według pana czy pani nietrafione i niedobre decyzje dla miasta oraz mieszkańców, pomysły kandydatów przedstawione podczas kampanii wyborczej. Przypomnę, że każdy z kandydatów będzie mógł się odnieść do tych zarzutów w kolejnej części. Teraz mówimy tylko o tych zarzutach do innych kandydatów. Proszę bardzo, odpowiada pan Kamil Słuchański. No troszkę złamę tą formułę, bo ciężko się nie odnieść na tym etapie. Będzie miał pan czas później. Ale spokojnie. Ja muszę przyznać, że tak samo jak patrzę na te programy moich kandydatów, to zasadniczo one się niczym nie różnią. W zasadzie dostrzegam tak naprawdę dwie różnice. To dwie różnice programowe pomiędzy tym, co ja proponuję i proponują moi kontrkandydaci
i one się różnią w zasadniczej materii, różnią się wiarygodnością tych osób, które to przedstawiają, wiarygodnością tych osób, które potencjalnie, jeżeli zostaliby prezydentami, mają to realizować. A ta wiarygodność wynika z historii. Ale teraz czym się różni? No właśnie, tą bezpłatną komunikacją miejską, które tutaj widzę, że niedokładnie czytają Państwo ten temat, nie do końca znają. Dziwię się Maciejowi Bursztajnowi, bo w 2022 roku, jak dobrze pamiętam, stał na konferencji i zachęcał do tego, aby ją wprowadzić. No to jest właśnie kwestia też wiarygodności. Różnimy się też, ale do komunikacji się odniosę później. Różnimy się też natomiast na temat jednego punktu programowego, to dotyczy finansowania korony i nie tylko korony, Iskry i sportów amatorskich. Ja jestem zdania takiego, że miasto powinno przeznaczać około procenta z budżetu miasta. W tym momencie jest to około 17,5 miliona złotych, tak bym to widział. Niekoniecznie płacone bezpośrednio z budżetu, bo przy optymalizacji podatkowej bardziej się będzie opłacało wypłacać te pieniądze przez spółki, ale to chodzi tylko o sprawy podatkowe, natomiast one muszą z powrotem wrócić do spółki w zakresie na przykład podniesienia kapitału. To już jest, jakby można powiedzieć, pewne działanie ekonomiczne. A co do wartości? No to trudno nie poruszyć tego właśnie tematu jak wiarygodność, no bo zacznijmy od pani Agaty Wojdy. Była wiceprezydentem u pana Wenty, ponosi pełną odpowiedzialność za fakty, za stan dróg, za brak terenów inwestycyjnych, za tak zwany diesel park. Co do pana Macieja Bursztajna, no największy bagaż spośród wszystkich kandydatów w kadencji 2018-2024 opuścił 66% komisji miasta i blisko 50% głosowań. Bardzo dziękujemy za tą odpowiedź. Czas dla pana Adama Cyrańskiego na odpowiedź na to pytanie. Szanowni Państwo, ja mam zastrzeżenia do dwóch programów. Czas dwóch minut nie jest za długi. W pierwszej minucie odniosę się do programu Agaty Wojdy, która chce lekką ręką zrezygnować z parkingu podziemnego na Placu Wolności, mówiąc, że nie ma finansowania. Przypomnę tylko Wojciecha Lubawskiego, który rozbudowywał komunikację miejską, budując bus pasy, rozbudowywał drogi, a nie było wtedy pieniędzy na drogi. Ja proponuję rzecz następującą, a mianowicie, ponieważ będzie przesunięcie środków z KPO i będzie jeszcze negocjacje rządowe będą, na co idzie, można z zielonej transformacji wybudować taki podziemny parking na Placu Wolności, nie tracąc tego miejsca, ożywiając Kielce, łącząc to właśnie z ekologiczną komunikacją. Można ewentualnie skorzystać, wybudować tam dwupoziomowy schron z pieniędzy, które teoretycznie będą na takie za rok inwestycje. Potrzeba tylko kreatywnego myślenia. Przeraża mnie, jak łatwo można rezygnować z dobrych pomysłów. Drugie zastrzeżenie mam do planu pana Macieja Bursztajna, a mianowicie nawet dzisiejsza konferencja to jest takie opowiadanie bajek o drogach. Rzuca pan na lewo, na prawo cyframi. Budowa ulicy Ogrodowej nie trwała 6 dni, tylko 2 miesiące. Przebudowano krawężniki, niecałe 500 metrów kosztowało prawie 2,5 miliona, więc kilometr to kosztuje 5 milionów, natomiast wszelkiego typu remonty w postaci grysów, innych rzeczy, to jest technologia z lat 60., 70. ubiegłego stulecia. Więc mam dla pana Macieja na jutro, po wyborach, bilet na targi, żeby zabrał tam swoich konsultantów i żeby się po prostu dokształcili z dróg. Dziękujemy za tę odpowiedź. Teraz pan Marcin Chłodnicki. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Szanowni Państwo, przede wszystkim martwią mnie wszystkie tezy dotyczące wydatkowania pieniędzy na spółkę Korona Kielce, związane z tym również tezy o tym, że miasto powinno być właścicielem tej spółki. Ja osobiście uważam, zresztą zgodnie z tym, co mówi prawo samorządowe, że miasto absolutnie nie jest od tego, żeby prowadzić kluby zawodowe w ekstraklasie. Całkowicie mój program, program Lewicy, naszych kandydatów i kandydatek różni się w tej mierze od tych tez, które między innymi padają. Myślę natomiast, że jest, wykorzystując też ten czas, myślę, że jest też szereg dobrych i pozytywnych wspólnych cech tych programów, takie chociażby jak zadbanie o dobrze płatne miejsca pracy w Kielcach, inwestycje czy remonty dróg. To, że tak powiem, daje jakąś nadzieję i szansę na to, że ta przyszła Rada Miasta Kielce będzie jednak w stanie współpracować w tych najważniejszych, kluczowych kwestiach. Dziękuję. Jeśli to wszystko, to
Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja na potrzeby naszych widzów i słuchaczy przypomnę pytanie, które brzmi: jakie są według Pana, Pani złe, nietrafione i niedobre decyzje dla miasta oraz mieszkańców i pomysły kandydatów przedstawione podczas kampanii wyborczej? Teraz czas dla Pana Marcina Stępniewskiego. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że nie słowa, a czyny powinny świadczyć o każdym z kandydatów i większość z nas miała szansę zaprezentować się już w samorządzie, czy również w polityce. I niestety część z kandydatów, pomimo tego, że mogła zmieniać Kielce na lepsze, niestety bardzo często zmieniała Kielce na gorsze. I piję tutaj chociażby do pani Agaty Wojdy, która jako wiceprezydent miasta wspierała intensywnie to, co się działo w mieście podczas rządów Bogdana Wenty. Dzisiaj nagle przedstawia recepty na rozwiązanie problemów miasta, jednak gdy była wiceprezydentem, nie tylko z tych recept nie korzystała, ale de facto stwarzała kolejne problemy, jak chociażby ten już słynny park pomiędzy jezdniami, który teraz pani próbuje odkłamać, a jednocześnie brnie pani w tą koncepcję dalej. Marcin Chłodnicki, odpowiadający za oświatę, który jest odpowiedzialny za to, że w kieleckich szkołach przeciekają dachy. Dzisiaj przedstawia recepty, jako wiceprezydent niewiele zrobił, żeby te problemy rozwiązać. I w końcu pan Adam Cyrański dzisiaj mówi o drogach, ale to przecież firmy, których jest pan beneficjentem rzeczywistym, te drogi budowały w naszym mieście i często niestety te inwestycje były znacząco opóźnione w stosunku do pierwotnych terminów. Szanowni Państwo, nie słowa, a czyny. Ja jako radny przedstawiałem te same propozycje programowe i realizowałem je już częściowo, które przedstawiam jako kandydat na prezydenta. Niestety część z naszych kandydatów już miała szansę na zaprezentowanie się jako wiceprezydenci, jako przedsiębiorcy i ta prezentacja niestety nie wypada pozytywnie. Jeśli ktoś miał realne narzędzia, był realnie u władzy, był wiceprezydentem czy jest wiceprezydentem i dzisiaj z tej perspektywy przedstawia realny plan na Kielce, to jest to zwyczajnie niewiarygodne. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Teraz pani Agata Marińska. Ja chciałabym powiedzieć jedną ważną rzecz, że jesteśmy jedynym komitetem Razem dla Kielc, lista numer 11, który nie ma swoich przedstawicieli, którzy rządzili miastem lub w jakikolwiek sposób odpowiadali za zarządzanie miastem. Nie robimy też biznesów z miastem, więc nie jesteśmy uwikłani w żadne tutaj interesy, które prywatne, które moglibyśmy bronić. Jesteśmy jedynym komitetem, który wskazuje na to, jak Kielcom przysporzyć dochodu, a nie tylko obiecuje wydatki. Ja odniosłabym się tutaj do programu pani Wojdy, która mówi o biurowcach klasy A. I mam takie pytanie, czy pani badała popyt, ponieważ w Kielcach potrzeba mieszkań, deweloperzy o tym wiedzą, budują mieszkania i one od razu są sprzedawane. Natomiast tutaj chcemy wybudować biurowce klasy A, nie zbadawszy, podejrzewam, że no, pani wskaże takie badania czy jakieś sondaże na ten temat, które były robione, które świadczą o tym, że te biurowce będą zapełnione i będą spełniały swoją funkcję. Poza tym no, chciałabym się odnieść też do pana Macieja Bursztajna, bo ja już pisałam o tym, że pana firma jest obsługiwana przez firmę zewnętrzną marketingową, jak i kampania wyborcza jest firmą zewnętrzną. No i jak pan zachęci teraz inwestorów do tego, że Kielczanie są zdolni, że Kielczanie są kreatywni, skoro sam pan nie wspiera kieleckich firm? No i właściwie tutaj mogłabym, jeżeli zdążę, jeszcze pytanie do pana Cyrańskiego, ponieważ no, pan jest deweloperem kieleckim, no i chciałam zapytać, ile pan tej infrastruktury dodatkowej, takiej dodanej dołożył, czyli ile placów zabaw pan wybudował, chodników, również ulic, ile tego jest w kilometrach konkretnie? Bardzo dziękujemy. Trzeba, żeby ten sygnał wybrzmiał, żeby nikomu nie przeszkadzać w odpowiadaniu. Nie, to nie jest nasz sygnał, to jest inny sygnał. Tak, pasuje. Każdy z kandydatów miał już szansę, żeby odpowiedzieć na to pierwsze pytanie, drodzy Państwo. Tutaj jeszcze jedna taka uwaga.
ta kolejność będzie losowa przy każdym kolejnym pytaniu, żebyście się za bardzo Państwo nie przyzwyczajali do tej kolejności, zachowali czujność, bo może być tak, że za chwilę trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie. Teraz będą Państwo mogli się odnieść do słów kontrkandydatów. Teraz jest właśnie, Panie Kamilu, ten czas. Mają na to Państwo po minucie, ale zaczniemy od Pana Adama Tyrańskiego. Bardzo proszę, minuta dla Pana na odniesienie się do tych słów wcześniejszych. Ile pan chce? Do tylu pytań, do ilu pan chce się odnieść, do tylu proszę się odnieść, ma pan minutę na to. Szanowni Państwo, kulą w płot, panie Marcinie, dlatego że drogi, nie było takiego przedsiębiorcy, który chciałby budować drogi bardzo długo. Bo jak buduje długo, to przede wszystkim buduje drogo. A wygrywając przetargi w mieście, budowaliśmy najtaniej, jak miasto mogło te drogi wybudować. Natomiast bałagan w samym Urzędzie Miasta, gdzie tematy mogłyby iść bardzo szybko, można byłoby je załatwić w 2 dni, były załatwiane po 5-6 miesięcy, jeżeli chodzi o organizację ruchu. Wpuszczano inwestora, wpuszczano wykonawcę na budowę, natomiast nie zatwierdzano organizacji ruchu i 5 miesięcy to stało. Odnosząc się do pani Agaty Mariańskiej, pani pejoratywnie używa słowa deweloper, ja jestem przedsiębiorcą przede wszystkim. Wybudowałem jeden blok na Grabinie i zbudowałem najwięcej ze wszystkich deweloperów dróg w mieście. Bo mam kontrakt z 16, który właściwie otoczy i połączy układy komunikacyjne na osiedlu Ślichowice. Najwięcej ze wszystkich Kielcach. Dziękujemy. Dziękujemy za tę odpowiedź. Teraz pan Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności odniosę się do słów Kamila Słuchańskiego odnośnie autentyczności. Otóż Kamil, autentyczność polega na tym, że czasami należy się wycofać z tego, co się mówiło i próbowało przeforsować. Bo jeżeli dane i wyliczenia wskazują na to, że coś jednak nie należy robić, to ja umiem mówić słowo przepraszam i teraz jest bardzo poważny moment w kampanii, w którym należy to zrobić. Wyliczenia jasno wskazują, że 10 milionów to nie jest 3 miliony, no i tak dalej moglibyśmy to mnożyć. Ja bym chętnie się posłuchał, jak ty się ustosunkujesz do tego, jak ty zbilansujesz to, na przykład dla tego pana, który powiedział, że on nie ma zamiaru płacić za bezpłatną komunikację w swoich podatkach. Jeżeli chodzi o uwagę Agaty Mariańskiej, właśnie te biurowce klasy A, to trochę odpowiem za Agatę, jakby jest na nie olbrzymi popyt, a w tych biurowcach klasy A zazwyczaj jest zlokalizowana, to są młodzi ludzie, którzy zajmują się IT i e-commerce'em. Jeżeli będzie zdecydowanie więcej firm takich w Kielcach, to wtedy będziemy mogli korzystać z ich usług. Na razie poziom niestety jest niski ze względu na młodzi ludzie, na to, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Kielc. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Kamil Słuchański. Dziękuję. Jeśli chodzi o komunikację miejską, to Państwa zapraszam na konferencję, zapewne jutro, najpóźniej w piątek, bo rzeczywiście temat, widzę, że bardzo dużo tej nieścisłości, bardzo dużo jakichś informacji biegających i skrótów, nie wiadomo skąd, nie wiem, przytaczanych, wyrywkowych informacji, ale ja będę tylko o tej wiarygodności, o tym właśnie, żeby pokazać, jak wiarygodny jest na przykład Maciej Bursztajn i jego Stowarzyszenie Przyjazne Kielce. Krytykowało pana prezesa Micarza, jak to pan prezes Micarz najwięcej zarabia w Polsce, potykacz taki stał na Sienkiewicza, no po prostu tragedia. Pan prezes Micarz zarabia bardzo dużo i nie powinien tyle zarabiać i taki był cały czas, od kilkanaście może to miesięcy trwało. I nagle, wiecie co państwo, to przestało być. Przestał potykacz, zniknął, przestały być komentarze na sympatyzujących z panem Maciejem Bursztajnem, powiązanym z nimi portalami typu Przyjazne Kielce czy Scyzoryk się otwiera, komentarze w tym zakresie. Wiecie dlaczego? Pan Maciej Bursztajn podpisał list intencyjny, który wprowadza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, środki zawierające chlorki i siarczany przez jego firmę. I na tym się skończyła. I to jest właśnie pan pozwany w trybie wyborczym, bo nic nie wprowadzam do kanalizacji, także dzisiaj jeszcze złożymy w trybie wyborczym. Tak, nic nie wprowadzam takiego, to jest oczywiście... Dzisiaj pan już przegrał jeden proces wyborczy, może pan składać następny. Jeżeli jest taka konieczność, żeby wyjaśnić pewne sprawy w sądzie, wyjaśnią panowie te sprawy w sądzie. Przejdźmy do kolejnej kandydatki. Czas teraz jest dla pani Agaty Mariańskiej. Panie Kamilu, bardzo proszę. Pani Agata Mariańska teraz. To znaczy ja mam teraz odpowiedzieć na pytanie? Odnieść się do zarzutów, które padły w pani kierunku, jeśli padły. Ja takich zarzutów, przyznam szczerze, tutaj nie wyczułam u żadnego z kandydatów. Nie zostałam zapytana o nasz program, którego osią główną jest srebrna gospodarka. Tak jak mówiłam, nasz program opiera się na tym, żeby na Kielce znaleźć
pomysł, żeby wskazać, gdzie możemy szukać dochodu. Natomiast no, też odniosę się tutaj do tego, co powiedział pan Maciej Burstein. Rozumiem, że broniąc pani Agaty, że tu się jakaś koalicja zawiązała, ewidentna. I chciałabym się odnieść do tego w ten sposób, że dotychczasowe biura, które są wynajmowane, miały być takimi inkubatorami. No i jakoś te firmy przez wiele, wiele lat z tego inkubatora nie wychodzą. Dziękuję bardzo. Teraz czas ma pan Marcin Stępniewski. Bardzo dziękuję. No, nie było żadnych zarzutów do mojego programu wyborczego, czyli uważam, że jest doskonały, jeśli inni kandydaci nie mają do niego zarzutów. Bardzo państwu dziękuję za to. Ale bardzo dziękuję Macieju, ale wykorzystując ten czas, poproszę was o jedną rzecz, nie kłóćcie się, naprawdę w Kielcach mamy zbyt dużo problemów do rozwiązywania, żeby tracić czas na takie spory personalne i właśnie ze względu na to, że te programy wyborcze są zbliżone do siebie, to jednak może czas tą szablę zawiesić i zawalczyć o nasze miasto takie, o jakim marzymy, a nie takie, jakie obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Bardzo dziękujemy. Czas ma pani Agata Wojda. Dziękuję bardzo. Do pana Kamila Suchańskiego. No, trzeba mieć niebywały tupet, żeby mówić o wiarygodności politycznej, patrząc na pana karierę. Zaczynał pan od lewicy, potem wprowadził Bogdana Wentę do ratusza. Nawet Bogdan Wenta nie zdążył się rozsiąść w fotelu prezydenta, jak pan podkładał miastu nogi na każdym kroku, a dzisiaj jest pan kandydatem wspieranym przez Konfederację. Do pana Adama Cyrańskiego. No, panu się ciągle wydaje, z czego można sfinansować parking wielopoziomowy pod Placem Wolności. Najpierw to były pieniądze z zielonych projektów, teraz mówi pan o schronie. Panu się wydaje, ja sprawdziłam i rozmawiałam ze specjalistami, więc zbudowałam bardzo sensowną alternatywę na miejsca parkingowe w ścisłym centrum. Do pana Marcina Stępniewskiego. No, trochę wstyd, panie radny, że nie zapoznał się pan z założeniami projektu, które pan od dłuższego czasu krytykuje, a wystarczyło zadać sobie trochę trudu, wejść na stronę Idea Kielce, na ankietę wypowiedź się, znaleźć opis projektu albo przyjść na konsultacje społeczne i posłuchać, co ten projekt ma dla miasta oznaczać. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Marcin Chłodnicki. Odnosząc się do zarzutów pana Stępniewskiego, kiedy 3 lata temu przyszedłem do Urzędu Miasta, zostałem olbrzymie zaległości, kilkunastoletnie, zalecenia sanepidu z 2008 roku, z 2010 roku. To są wszystko lata, które wspólnie pana ugrupowanie PiS współrządziliście Kielcami wspólnie z Wojciechem Lubawskim. Te zaległości były ogromne. My i tak zrobiliśmy bardzo dużo, zainwestowaliśmy kilkanaście milionów, nie licząc chociażby budów takich jak hala sportowa przy Liceum Żeromskiego. Oczywiście moglibyśmy zrobić więcej, ale gdyby rząd PiS-u, partii, którą pan reprezentuje, nie blokował przez szereg miesięcy czy nawet lat funduszy unijnych. Na szczęście przyszedł nowy rząd, fundusze będą dostępne i przyszła kadencja, kto by nie rządził, życzę i mam nadzieję, że będzie przynosiła właśnie remonty i modernizację placówek oświatowych, bo jest to możliwe dzięki funduszom, które na ten cel będą przeznaczane. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy państwu za wyczerpujące odpowiedzi w tej pierwszej części debaty. Żegnamy się tym samym z słuchaczami radia i zapraszamy do dalszego śledzenia naszej debaty na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Jak słychać, warto z nami zostać, bo jest gorąco, a przed nami jeszcze dużo ważnych pytań. Dziękujemy słuchaczom radia, zapraszamy do internetu. Debata prezydencka. Witamy teraz tych, którzy z nami zostali w internecie. Pora na drugą część debaty. Teraz zadamy pytania tematyczne do wszystkich kandydatów. W tej części debaty mają państwo minutę na odpowiedź. A pytanie, drodzy państwo, brzmi. Czy popiera pani, pan finansowanie zawodowych klubów sportowych Korony Kielce i Industrii Kielce z budżetu miasta? I o odpowiedź jako pierwszą poproszę panią Agatę Mariańską. Przypominam, minuta na odpowiedź na to pytanie.
Obecne finansowanie Klubu Korony nie służy samej Koronie, jak i nie służy miastu. Miasto jest mocno zadłużone, dlatego wymaga to głębokich zmian. Wiadomo, że Korona jest po części własnością miasta i nie można jednoznacznie i od razu tego tematu załatwić. Trzeba pomalutku znaleźć inwestora, zintensyfikować też plan naprawczy Korony, przypilnować kosztów i spowodować to, żeby Korona miała miejsce w Kielcach, natomiast na pewno zmienionych zasadach. Natomiast jesteśmy mocno za sportem młodzieży, osób niepełnosprawnych, za wspieraniem tego typu działań miasta i wspomaganiem głównie właśnie tego typu sportu. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz pan Adam Cyrański. Szanowni Państwo, chyba byłem pierwszy, który się odważył powiedzieć, że nie powinniśmy w mieście finansować zawodowego sportu. Natomiast zaproponowałem finansowanie, jeżeli chodzi o finansowanie Korony, oddanie tego klubu w ręce kibiców i zarządzanie przez kibiców. 2000 kibiców po 500 zł rocznie daje pierwszy milion na to, aby móc finansować dalej. Już zarząd wybrany przez kibiców będzie starał się o sponsorów. Nie wierzę w żadnego mitycznego sponsora, inwestora, który kupi ten klub. Trzeba systematycznie odchodzić od finansowania przez miasto. Finansujmy przede wszystkim szkółki młodzieżowe, tak żeby pozyskiwać zawodników do klubu, jak to się mówi, z własnego zaciągu, a nie rozdawać pieniądze na lewo z budżetu miasta. Miasto to nie bankomat dla sportu. Dziękujemy. Czas na odpowiedź na to pytanie ma teraz pani Agata Wojda. Przypominam, to jest minuta. Przy trudnej sytuacji finansowej miasta, kiedy mamy liczne dylematy, jakie priorytety sobie postawić, z pewnością tym priorytetem dla mnie będzie sport dzieci i młodzieży. I dla tysięcy młodych ludzi w Kielcach, którzy uprawiają sport amatorski, to jest zdecydowanie ważniejsze. Natomiast mam świadomość, że Industria i Korona to są pewne tożsamościowe marki, także marki promocyjne, i miasto powinno na transparentnych zasadach wspierać te marki w ramach promocji poprzez sport, jednocześnie bardzo efektywnie sprawdzać, jak te środki zostały wydane i jaką faktycznie korzyść dla miasta przynoszą. Oczywiście zdecydowanie bardziej skomplikowana pod tym kątem jest sytuacja Korony, która jest własnością miasta, jest spółką komunalną miejską. I tutaj moim zdaniem trzeba podjąć działania, żeby spróbować przygotować spółkę poprzez profesjonalną wycenę, spróbować znaleźć prywatnego inwestora, bo dzisiaj mówienie, że on się nie znajdzie, moim zdaniem jest przedwczesne, bo przez ostatnich 5 lat nikt nie podjął takich profesjonalnych działań. Dziękujemy. Teraz minutę na odpowiedź ma pan Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo. No, absolutnie jakby powinniśmy robić to, co na co jest nas stać. Jakby nie możemy wydawać pieniędzy, których nie mamy. Pieniędzy w budżecie wiemy, że jest mniej niż potrzeb, które należy sfinansować. Jeżeli chodzi o utrzymywanie, absolutnie tak, ale na takim poziomie, jak nas stać, i tutaj jakby no nie zgadzam się, w ogóle nietrafiony pomysł, jeżeli chodzi o pomysł pana Adama, to socjos, które jakby na wzór hiszpańskich klubów, no to jest jakby w polskich warunkach to było już przerobione, chociażby przez Legię, która ma zdecydowanie więcej kibiców i tam to się rozeszło, chyba zebrali ze zbiórki, nie wiem, tam 800 tysięcy dotarło do klubu, więc jakby poza tym klub Korona nie jest w stanie funkcjonować na milionowym budżecie. Ja bym szukał inwestora, dobrym przykładem jest Arka Gdynia i człowiek, który jest właścicielem, który za chwilę pewnie doprowadzi do tego, że Arka Gdynia wróci do Ekstraklasy. Ja bym przede wszystkim wyjął to przed nawias polityczny, bo to jest coś, z czego się zrobiło jakby, jakby maskotkę do uprawiania polityki, i to jest absolutnie nie, trochę jak CPK na skalę ogólnopolską. Dziękujemy. Czas na odpowiedź na to pytanie, również to jest minuta, ma pan Kamil Suchański. Dziękuję bardzo. No właśnie, ja nie chcę, żeby dochodziło do awantur na sesjach Rady Miasta. Chcę, żeby kluby były dobrze zarządzane, chcę, żeby były środki na sport amatorski. W związku z tym trzeba ustalić jasne zasady, jasne kryteria współfinansowania przez miasto klubów sportowych, również zawodowych. Dopóki będą własnością miasta, jeżeli nie będą własnością miasta, możemy pomyśleć o ograniczeniu tej wysokości, ale mamy dwie duże marki, Iskrę i Koronę, o nie musimy dbać. Popatrzmy, co robią inne miasta. Małe miasto Kwidzyn przeznacza 2 miliony złotych rok do roku z budżetu swojego
naszego miasta na piłkarzy ręcznych i gdzie jest Kwidzyn, gdzie jest Iskra w tej lidze, można popatrzeć. To zupełnie inne ligi, inne światy. Z tych milionów złotych, które idą zarówno do Korony, jak i do Iskry Kielce, gro tych środków wraca. Wraca w tytuł udziału w podatkach PIT przez piłkarzy, którzy płacą czy to ręcznie, czy nożni, w tej całej tych kooperacji, tych wszystkich podatników, którzy dookoła, można powiedzieć, się tworzą i wytwarzają to PKB naszego miasta. Dziękujemy za odpowiedź. Przypomnę tylko naszym widzom treść pytania, czy popiera Pani, Pan finansowanie zawodowych klubów sportowych, a więc Korony Kielce i Industrii Kielce z budżetu miasta. Teraz Pan Marcin Stępniewski. Bardzo dziękuję. Ja się cieszę, że Pani Agata Wojda po wielu latach dojrzała do tego, że jednak warto, żeby miasto wspierało zarówno Koronę Kielce, jak i Iskrę Kielce. To jest właśnie ta wiarygodność, o której wcześniej wspominałem, że wcześniej było mówione co innego. Podczas kampanii mamy już zupełnie inne deklaracje, ale bardzo się cieszę, Pani Agato. Bardzo miło to słyszeć. Natomiast przechodząc już do sedna, ja chciałbym, żeby zarówno Korona Kielce, jak i Iskra Kielce była finansowana stałą umową i środki przekazywane do obu klubów były uzależnione od wyniku sportowego i marketingowego, tak żebyśmy faktycznie mogli policzyć, jakie pozytywne efekty ma miasto w zakresie promocji poprzez sport, ale również chciałbym, żeby Korona pozyskała prywatnego inwestora, takiego jakim chociażby w przeszłości był Kolporter, bo niestety jeśli do tego nie doprowadzimy, to klub wciąż będzie wiecznym średniakiem, a zasługuje na zdecydowanie więcej niż bycie średniakiem w polskich rozgrywkach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czas na odpowiedź na to pytanie ma teraz pan Marcin Chłodnicki. Ja z chęcią widziałbym pieniądze, które zostały przekazane chociażby klubowi Korona. Widziałbym je w obiektach sportowych, w infrastrukturze amatorskiej, sport do uprawiania sportów amatorskich, w infrastrukturze obiektach sportowych, przy obiektach szkolnych, we wsparciu sportu dziecięcego, młodzieżowego, amatorskiego, akademickiego i w tej całej części. Oczywiście to, co powiedziałem wcześniej, miasto nie powinno być właścicielem tego klubu i z tego wynika cała teza. Natomiast jest osobna działka związana z promocją miasta poprzez sport. To jest ważna działka i na ile miasta by było stać, mogłoby korzystać z tej formy promocji. Natomiast totalnie nie rozumiem podejścia jako wykorzystywania formuły promocji miasta do tego, żeby komuś dać pieniądze, dofinansować. Nie, to jest odwrotnie. Miasto ma kupić usługę, dzięki której skorzysta marketingowo, a nie celem ma być wsparcie klubu. Dziękuję. Dziękujemy. I teraz pora na drugie pytanie w tym segmencie i brzmi ono. Jednym z największych problemów, na jakie skarżą się mieszkańcy Kielc zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlach, jest brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych. Jak rozwiąże pani ten problem i jako pierwszy odpowiada pan Marcin Chłodnicki. Myślę, że jest możliwość stworzenia jeszcze dodatkowych miejsc parkingowych, przede wszystkim w centrum miasta. Myślę, że trzeba współpracować ze spółdzielniami po to, żeby wygospodarować również takie przestrzenie na kieleckich osiedlach. Uważam, że trzeba podejść na nowo do strefy płatnego parkowania. Według wszystkich specjalistów od właśnie tego typu stref i zagospodarowania przestrzeni miasta jest tak, że strefy płatnego parkowania wymuszają rotację aut. Im większa rotacja aut, tym większa możliwość zaparkowania w mieście, podjechania do restauracji, podjechania do sklepu. Myślę, że tutaj trzeba by zdecydowanie tą strefę zmienić, jej regulamin w taki sposób, żeby zwiększać tą rotację tych aut i dzięki temu ta ilość mogłaby się zwiększać miejsc parkingowych. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Cały czas jesteśmy w segmencie, w którym czas na odpowiedź to jest minuta. Teraz czas na odpowiedź na to pytanie ma pan Adam Cyrański. Szanowni Państwo, no powtórzę może za Marcinem, jak najbardziej współpraca ze spółdzielniami, żeby rozszerzyć tyle miejsca na terenach spółdzielni. Natomiast nie do końca jestem przekonany, jeżeli chodzi o partnerstwo prywatno-publiczne w budowie parkingów, co proponują konkurenci, dlatego że wszyscy mówią hasłami, natomiast nikt tego projektu biznesowo nie policzył. Może się zdarzyć, że taki inwestor musiałby podpisać umowę, no nie wiem, na 50 lat i miejsce za parkowanie byłoby 10 zł za godzinę. Po prostu nikt się nie schylił jeszcze, żeby policzyć taki projekt, żeby można było powiedzieć, że miasto aktywnie zarządza czymkolwiek,
to powinno takie parkingi wybudować samo z siebie, korzystając z możliwych środków zewnętrznych, ale w podejściu kreatywnym do tego, do tej inwestycji. Nie tak, że zadzwonimy, wykonamy jeden telefon, no nie ma pieniędzy, to nie realizujemy. Kreatywne podejście do budowy parkingów przez miasto. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz minutę na odpowiedź ma pani Agata Mariańska. Problem parkingów w Kielcach znalazł odzwierciedlenie w naszego komitetu programie i to zawarliśmy jako z głównych punktów naszego programu. Uważamy, że należy wygospodarować miejsca parkingowe na osiedlach. Tam, gdzie jest to możliwe, budować takie miejsca bezpłatne parkingowe dla Kielczan. Dlatego, że mam wrażenie, że w mieście w ogóle kierowcy zostali zepchnięci na plan dalszy, że liczą się tylko interesy, czy jakby tu potrzeby innych uczestników ruchu, a piesi i kierowcy zupełnie są pomijani w tym wszystkim. No, nie powiem też o tym, że centrum zamarło właściwie, odkąd wypycha się z centrum kierowców i samochody. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za odpowiedź. Przypomnę naszym widzom, że nasi kandydaci odpowiadają na pytanie, jednym z największych problemów, na jakie skarżą się mieszkańcy Kielc, zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlach, jest brak miejsc parkingowych. Jak rozwiąże pani, pan ten problem? O odpowiedź na to pytanie poproszę teraz panią Agatę Wojnę. Ja się zgodzę, że pewnym narzędziem do regulacji tych procesów jest strefa płatnego parkowania, na którą Rada Miasta i Prezydent mają wpływ. Zaproponowałam też budowę 3 parkingów zlokalizowanych w ścisłym śródmieściu w partnerstwie publiczno-prywatnym. Ja bardzo żałuję, bo w zeszłym tygodniu był u mnie gościu w Kielcach ekspert z zakresu PP. Szkoda, że nie wiedziałam, że pan Adam Cereński nie ma wystarczającej wiedzy. Można się było umówić na kawę i trochę uzupełnić te braki u pana Adama Cereńskiego. To jest możliwe, szczególnie w takim formule, że to są parkingi wielopoziomowe, na dole mogą być punkty usługowe, oczywiście to, o czym pan mówi, i większe koszty dotyczą parkingów podziemnych. I faktycznie, jeżeli pan by chciał w formule PPP parking po Placem Wolności, to on się ekonomicznie nie spina i tutaj absolutnie się z tym zgodzę. Aspekt miejsc parkingowych na osiedlach, bardzo ważna rzecz. My mieliśmy spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowej, z forum spółdzielni mieszkaniowej. Miasto powinno być tutaj partnerem i te zmiany, które zachodzą w Śródmieściu, także rezonują na osiedla mieszkaniowe i ta polityka powinna być między nami spójna. Bardzo dziękujemy. Teraz odpowiada pan Marcin Stępniewski. Bardzo dziękuję. Ja już jako radny proponowałem wprowadzenie w Kielcach programu Kielski Parking, polegającego na utworzeniu dodatkowych 5000 miejsc parkingowych w jedną kadencję właśnie we współpracy ze spółdzielniami. Ówczesna władza miasta mówiła, że nie da się tego zrobić. Po rozmowie ze spółdzielcami okazuje się, że to jest jak najbardziej możliwe i właśnie podczas spotkania z forum spółdzielni mieszkaniowych prezesi właściwie wszystkich spółdzielni, którzy byli na tym spotkaniu, a to jest blisko 60-70% wszystkich Kielczan, bo oni mieszkają właśnie w spółdzielniach, byli bardzo zainteresowani tą propozycją. Polega ona na tym, że miasto oddaje swoją nieruchomość, spółdzielnia buduje na tej nieruchomości parking. I pytanie, skąd na to pieniądze? Pieniądze na ten cel pochodziłyby z częściowej komercyjnej sprzedaży miejsc parkingowych, a pozostałe byłyby pozostawione do swobodnego użytku. W ten sposób będziemy w stanie rozwiązać wiele problemów parkingowych w naszym mieście w jedną kadencję. Dziękujemy bardzo za odpowiedź. Minutę teraz na odpowiedź na to pytanie ma pan Kamil Słuchański. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To znaczy tak, jeśli chodzi o spółdzielnie, to większość już państwa powiedziało nasze pomysły, które prezentowaliśmy też na konferencji. One są spójne też z programami tutaj kandydatów. Natomiast jeśli chodzi o centrum, no moje spojrzenie jest jedno. No jeżeli nie utworzymy więcej miejsc parkingowych, to proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. No wszystkie praktycznie miejsca parkingowe są zajęte, a centrum pustoszeje. Jeśli przedsiębiorcy, którzy prowadzą tam działalność, jeśli właściciele posesji, którzy mają tam posesję i są puste te nieruchomości, mówią, że potrzebne są miejsca parkingowe, to trzeba je po prostu utworzyć. To jest jedno rozwiązanie. A drugie rozwiązanie to bezpłatna komunikacja miejska, o której mówię. Wtedy zapewne część mieszkańców skorzysta z bezpłatnej komunikacji miejskiej w większym stopniu i nie będzie korzystał z własnych aut. I stąd też spowoduje, że może to nasze miasto będzie bardziej nam piękniało, jeżeli chodzi o centrum i mocniej się rozwijało. No bo teraz jak się patrzy na te kamienice, które stoją pustoszałe, naprawdę nie jest to widok godny miasta wojewódzkiego w środkowej Polsce. Dziękujemy. Teraz czas ma pan Maciej Bursztajn.
Tak, ja się zgodzę oczywiście co do tego, że tutaj współpraca ze spółdzielniami to jest olbrzymie pole do popisu na tej płaszczyźnie i tutaj jakby też na spotkaniu, o którym wspomniał Marcin, wszyscy je mieliśmy i jakby tutaj spółdzielnie są chętne do współpracy, tylko należy ten dialog przeprowadzić i przeprocedować to we właściwy sposób, czyli znaleźć miejsca finansowania albo wspólne, albo po stronie spółdzielni, zależy czy grunt i tak dalej. To wszystko jest jakby do zrobienia, natomiast tu jest jakby potrzebna aktywna rola prezydenta i jego administracji. Nie zgodzę się natomiast co do tego, co pan powiedział pan Adam Cyrański, że budowanie podziemnego parkingu pod chociażby na przykład pod Placem Wolności jest nieopłacalne. Ja tak, przepraszam, że tak tutaj w tym telefonie grzebię, ale w Warszawie właśnie w tej chwili oddają parking. Firma Mota Engil oszacowała, że przez 36 lat opłaca jej się korzystać z tej koncesji. Zapłaciła za to 85 milionów. Parking pod Placem Powstańców Warszawy. To są trzy konfiguracje w dół w technice schronowej, czyli to, o czym mówimy, czyli opłaca się. Czyli to kreatywne podejście, o którym pan mówi, tak, ale również dobre wzorce, które odbywają się w miastach oddalonych zaledwie o 180 kilometrów. Dziękujemy panie Macieju. Dziękujemy wszystkim kandydatom za odpowiedzi w tej części naszej debaty. Przechodzimy do trzeciej części debaty. Debata prezydencka. A w tej części każdemu z was zadamy pytania nadesłane przez naszych słuchaczy i internautów. Każdy z kandydatów otrzyma jedno inne pytanie, na które będzie musiał odpowiedzieć w ciągu minuty. Podkreślę, należy się nie skupiać na pytaniu zadawanemu innemu kandydatowi, bo każdy z państwa otrzyma inne pytanie. Pierwszego o odpowiedź poprosimy pana Marcina Chłodnickiego. I to pytanie, które nadesłał pan Piotr. W polskich rankingach szkół średnich jedyną szkołą z Kielc, która co roku znajduje się w czołówce, jest Liceum Świętej Jadwigi. Gorzej wypadają szkoły prowadzone przez miasto. Jakie konkretne, podkreślam, konkretne rozwiązania chciałby pan wprowadzić, aby poprawić w nich jakość nauczania? Czy dobrze pan słyszał pytanie? Bardzo dobrze, dziękuję. Minut. Ja się odniosę. Liceum Jadwigi trochę jest tak, że jest liceum prywatnym, w związku z czym trochę dobiera sobie młodzież, która jest już na starcie uzdolniona, więc ja bym tego akurat tej placówki do tego rankingu nie mieszał. W pozostałych szkołach już rozpoczęliśmy pewne programy, które pozwolą w przyszłości, jeżeli będą rozwijane, na podwyższanie tych standardów. To między innymi nauczanie i dodatkowe lekcje matematyki, dodatkowe lekcje w innych przedmiotach, które są opłacane przez miasto. Między innymi myślę, że też podnosi poziom program związany z z klasami patronackimi, nad którymi patronaty sprawują lokalni przedsiębiorcy, lokalny biznes. Dzięki temu faktycznie poziom kształcenia w szkołach branżowych rośnie. Te programy trzeba rozwijać, one nie tylko będą podnosiły jakość kształcenia między innymi, ale także możliwość później zdobycia dobrze płatnej pracy na rynku pracy. A tak naprawdę jakość też zależy od Ministerstwa Edukacji, od programów nauczania i od podejścia do nauczycieli. A przypomnę tylko, że ostatnio pensje ich wzrosły i to jest dobry, optymistyczny czynnik. Dziękujemy. Ja tylko jeszcze dodam bardzo istotną rzecz. To są pytania zadane przez naszych internautów, konkretnie temu kandydatowi, któremu zadajemy owe pytanie. Niektóre z nich są do znalezienia w komentarzach pod odpowiednim postem na naszym Facebooku, niektóre zostały nadesłane inną drogą, ale to są pytania konkretnie skierowane do was od naszych słuchaczy, czyli od waszych wyborców. Teraz na pytanie odpowie pan Maciej Bursztajn, a pytanie brzmi. Pan Andrzej napisał, zaproponował pan powiększenie Kielc. Jestem mieszkańcem okolic Piekoszowa. Co zyskam prócz większych podatków? Dobrze płatne miejsca pracy przede wszystkim, dlatego że Kielce są w stanie szybciej, mimo tego, że zubożałe przez te ostatnie dekady, jesteśmy w stanie absolutnie szybciej uzbroić te tereny i dostać jakiś jakby, no lobbować na rzecz tego, żeby powstały tam naprawdę nowoczesne zakłady przemysłowe. I tutaj jakby wybuchła, po pierwsze tam na tych terenach, o których mówię, jakby nikt nie mieszka. To jest jakby podstawowa odpowiedź dla pana Andrzeja, że tam w tej chwili to jest miejsce, w którym uprawia się jakby sporty motorowe typu kłady i tak dalej. Jest to lokalizacyjnie świetne miejsce. Ja uważam, że zresztą zakusy na tą działkę już miała specjalna strefa ekonomiczna. To jest idealne miejsce do tego, bo to jakby tam jest jeden właściciel. Tutaj jakby benefitować będzie cały region, bo oczywiście silna stolica województwa jakby wpływa na całą sytuację gospodarczą województwa. Także pan Andrzej na pewno na tym zyska, nikt na tym nie straci absolutnie. Bardzo dziękujemy. Na pytanie od wyborców odpowiada teraz pan Adam Cyrański. A pytanie zadała pani Patrycja. Co
co myśli Pan na temat dzikiej zabudowy na osiedlach? Jak ukrócić deweloperkę, budować rozsądnie tak, żeby ludzie mieli pod blokami zieleń i place zabaw? Przepraszam, ale nie ma w Kielcach dzikiej zabudowy. Jest normalna zabudowa w systemie prawnym. Ktoś składa wniosek o wybudowanie czegoś i po prostu jest cała procedura, która trwa czasami rok czy dwa. Jakby antidotum na tego typu myślenie jest to, aby miasto opracowało plany przestrzennego zagospodarowania właśnie w konsultacjach z mieszkańcami, żeby oni wiedzieli, co na tych terenach może powstać. Dzisiaj interesem miasta było to, że tereny były nie zaplanowane, tylko po prostu wszyscy mogą iść po zabudowę, korzystając z zabudowy sąsiedniej. Więc jakby antidotum na te wszystkie problemy jest planowane zagospodarowanie terenów miasta, czyli tworzenie planów po prostu, żeby wszyscy o nich wiedzieli w sposób transparentny. Bardzo dziękujemy. Teraz pytanie do pani Agaty Mariańskiej. Od pana Krzysztofa, który pisze: przechodząc ulicą Sienkiewicza widzimy mnóstwo zamkniętych lokali. Jaki ma pani pomysł na gospodarcze ożywienie centrum Kielc? Ja bardzo dziękuję za to pytanie. Co prawda mnie najbardziej zawsze na sercu leżą peryferia, przez wiele lat zaniedbane również przez tą władzę. Natomiast jeżeli chodzi o centrum, mamy na to konkretny plan związany też ze srebrną gospodarką. W każdym centrum na głównym deptaku zazwyczaj przewijają się tam nie mieszkańcy, tylko turyści. Czyli przede wszystkim rozwój turystyki w Kielcach, promowanie miasta. To jest rzecz, o których bardzo mocno mówimy i które staramy się nagłaśniać, ponieważ bez turystów centrum nigdy się nie zapełni. Spowoduje to oczywiście ożywienie restauracji, drobnych biznesów i różnego innej infrastruktury w mieście, ale przede wszystkim promocja miasta, pomysł na miasto, też srebrna turystyka, też ściąganie do Kielc w związku z tym nowych mieszkańców. To wszystko się mieści w naszym programie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Pytanie od wyborców do pani Agaty Wojdy. A pyta pani Paulina. Czy uważa pani, że pieniądze wydane na zieloną rewitalizację rynku to dobra inwestycja? Mieszkańcy mają wątpliwości. Mówiła pani, że to inwestycja strategiczna. W takim razie ilu mieszkańców na przykład otrzyma zatrudnienie w związku z tą inwestycją? Być może pani Paulinie myli się moje słowa z nazwą projektu, z którego uzyskaliśmy pieniądze. Tam słowo strategiczne faktycznie padało. Natomiast ja uważam, że inwestycja w zieleń jest szalenie istotna w kontekście efektów proekologicznych, w kontekście komfortu życia mieszkańców. Od kilku lat dyskutujemy o tym, że przestrzeń w centrach miast, zabetonowana przestrzeń, nie wpływa na nas pozytywnie zdrowotnie i też odstrasza mieszkańców, szczególnie w tych letnich miesiącach, z przebywania w tej przestrzeni publicznej. Uważam, że to są dobre wydane pieniądze, szczególnie, że miasto na 4 zielone projekty w ścisłym śródmieściu dostało 90% dofinansowania ze środków rządowych i chcę mocno zapewnić, że funkcja rynku się nie zmieni, nadal to będzie plac publiczny z możliwością organizacji tam spotkań towarzyskich, imprez rozrywkowych, eventów miejskich. Jednocześnie nadal będzie tam realizowana funkcja gastronomiczna. Mieszkańcy będą mogli nadal spędzać tam czas, tylko w bardziej komfortowych warunkach. Teraz na pytanie odpowie pan Kamil Suchański. A pyta pani Agata. Jakie rozwiązanie proponuje pan dla rodzin i osób, które nie mają zdolności kredytowej i są skazane na wynajem mieszkań? No, trzeba korzystać z programów, z różnych programów. Na przykład jest program ministerialny chyba do czwartku albo do piątku składanie jest wniosków. Można z tego tytułu uzyskać aż 10 milionów złotych. To są tak zwane społeczne agencje najmu. 10 milionów złotych może uzyskać właśnie ta społeczna agencja najmu. Ja pisałem interpelację w tej sprawie do pana prezydenta Wenty. No, jak wiemy, nie jest raczej pozytywnie rozpatrzona. A szkoda, bo 100% środków może być zwróconych do budżetu miasta, czyli miasto może wydać 10 milionów złotych na dopłaty do wynajmu, wynajmować od rynku, od inwestorów lokale mieszkalne, potem je podnajmować mieszkańcom z ulgą, z niższym czynszem i wykorzystać na ten cel 10 milionów złotych. No trzeba z tego po prostu korzystać, z tego typu grantów, które się pojawiają. Żałuję, że obecna władza tak rzadko sięgała właśnie po środki zewnętrzne.
Bardzo dziękujemy. I pytanie do pana Marcina Stępniewskiego od internautów, od wyborców. Od pana Roberta, który pisał: jest pan przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Czy nie przeszkodzi to panu we współpracy dla rozwoju Kielc z aktualnym rządem? Myślę, że absolutnie nie. Ja już jako radny wielokrotnie pokazałem, że dla Kielc potrafię współpracować absolutnie ponad jakimikolwiek podziałami. I gdyby zależało pozyskanie pieniędzy dla Kielc od pukania do ministra z lewicy, z Platformy, z Trzeciej Drogi, czy z jakiegokolwiek innego ugrupowania, z którym na co dzień się nie zgadzam, to zwyczajnie bym to robił, ponieważ Kielce są dla mnie najważniejsze. Jeśli dzięki współpracy z obecnym rządem będziemy mogli pozyskiwać środki dla Kielc, to jak najbardziej będę to robił, gdy zostanę prezydentem. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. I dziękujemy za odpowiedzi w tej części debaty. Teraz czas na pytania od dziennikarzy. Debata prezydencka. Teraz zadamy każdemu z kandydatów pytania od nas, przygotowane przez nas, przygotowane przeze mnie. I na od razu mówię z góry, żeby nie innych nie obarczać tymi przykrościami i odpowiedzialnością. Na odpowiedź na to pytanie będą mieli państwo minutę. A na początek pan Marcin Stępniewski. Panie Marcinie, dopiero od niedawna jest pan przewodniczącym klubu radnych PiS. Nawet w regionie nie jest pan najważniejszym członkiem swojego ugrupowania. To rodzi niebezpieczeństwo, że decyzje dotyczące miasta podejmowane będą w centrali. Czy będzie pan samodzielnym prezydentem? Absolutnie nie rodzi to takiego zagrożenia. Już jako radny pokazałem wielokrotnie, że potrafiłem głosować inaczej niż Klub Prawa i Sprawiedliwości, zanim byłem jego przewodniczącym, ale również potrafiłem pokazać, że to ja podejmuję decyzję jako przewodniczący i pomimo tego, że moi koledzy czy koleżanki radni chcieli podejmować w mojej ocenie niewłaściwe decyzje zarówno z perspektywy Kielc, jak i z perspektywy, po prostu z perspektywy Kielc, to zwyczajnie to im uniemożliwiłem, się temu sprzeciwiłem. Jeśli to ja zostanę prezydentem, to będę autonomicznie podejmował decyzje i nikt nie będzie miał na nie wpływu. Bardzo dziękuję. Przypominam, minuta na odpowiedź na to pytanie. A teraz tę minutę ma pan Maciej Bursztajn. Panie Macieju, miał pan trudności z pogodzeniem pracy radnego z zarządzaniem firmą zatrudniającą kilkaset osób. Miasto to jednak dużo większa skala wymagająca zarządzania wielotorowego. Skoro tamte zadania w pewien sposób pana przerosły, to czy poradzi pan sobie z dużo większym kalibrem obowiązków, który stoi przed prezydentem? Nie uważam, żeby to zadanie mnie przerosło. Ja w ogóle dziękuję za to pytanie, bo ja się w nim świetnie odnajduję, bo często muszę na nie odpowiadać. Także absolutnie nie odbieram go jako złośliwe. Ja sparafrazuję słowa Marcina, który wcześniej powiedział, że jakby po czynach, a nie po słowach, a po czynach, a ja akurat uważam, że nie po tym, ile godzin spędziłem nie grzanie ławy radnego, a czyny właśnie, i mimo wszystko udało mi się jako pojedynczy radny zrobić bardzo wiele, począwszy od tego, że można na parkingu centrum zapłacić w końcu, jak przystoi na miasto Smart City, bo my rozmawiamy na sesjach Rady Miasta, jak zrobić, żeby miasto było Smart City, a nawet nie można było zbliżeniowo zapłacić na parkingu centrum kartą. Więc począwszy od takich małych rzeczy, poprzez remonty nakładkowe, poprzez mówienie o inwestycjach, co się teraz przebiło w zasadzie do postulatów każdego kandydata na prezydenta i wielu innych rzeczy typu happeningi, sprzątanie miasta i tak dalej, bo albo chociażby uchwała w sprawie RPZ-u, żeby zdelegalizować patologiczny układ między miastem a spółką, no tego typu rzeczy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A teraz pan Adam Cyrański. Panie Adamie, minuta, ale jak skończę czyjeś pytanie. Jeszcze pół roku temu był pan w kolejnych już wyborach kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Jaki wpływ na decyzję o kandydowaniu miało wyrzucenie pana z list wyborczych na rzecz Romana Giertycha? I czy nie jest to w pewien sposób polityczna zemsta na byłych kolegach? Szanowny panie, nikt mnie z list nie wyrzucał. Sam podjąłem decyzję, że nie startuję w wyborach. Byłem członkiem koalicji 15 października, 6 lat posłem klubu Koalicji Obywatelskiej. To była moja autonomiczna decyzja, dlatego że chciałem wystartować w wyborach prezydenckich, żeby mając określony wiek i doświadczenie, dać siebie jak najwięcej wiedzy, bo chyba jako jedyny mam największą wiedzę i kompetencje w zarządzaniu, w liczeniu, mając na uwadze
miliard 200 długu tego miasta i co chwilę zwiększany deficyt, po prostu powiedziałem dość, chcę zostać prezydentem, żeby posprzątać ten bałagan, spojrzeć inaczej na to miasto, żeby po prostu zaczęło się wreszcie rozwijać, a nie żebyśmy ciągle słuchali różnych bajek. Bardzo dziękujemy. A teraz odpowiada pan Kamil Słuchański. Panie Kamilu, zaczynał pan od kandydowania z list SLD, później popierał pan Platformę, Bogdana Wentę. Dziś na listach pana środowiska można znaleźć kandydatów również związanych z Konfederacją. Czy to jest polityczny oportunizm? Czy może pan zdefiniować teraz w ciągu tej minuty swoje polityczne poglądy? Tak, ja poglądów swoich nie zmieniam. Jestem bezpartyjnie niezależny. Startowałem z listy Lewicy, nie będąc w partii politycznej. Startowałem również do Senatu, popierany przez Lewicę i Platformę Obywatelską. Nie kojarzę, żebym wybierał Platformę Obywatelską, to jakieś przekłamanie, bo pan Bogdan Wenta nie był w Platformie Obywatelskiej. Był to projekt polityczny, który zakończył się sukcesem. Natomiast obecna lista jest listą stworzona, można powiedzieć, od lewa do prawa, ta lista do moja do Rady Miasta, tych wspaniałych ludzi, 35 osób, które mnie wspierają. I znajdziemy tam naprawdę różne osoby. Jeśli chodzi o barwy polityczne, to jak dobrze liczę, to chyba 3 osoby należą do partii politycznych i to różnych. W związku z tym no, nie jest to w żaden sposób upolityczniona lista, jeśli mam tak powiedzieć. Także ja chcę być prezydentem wszystkich Kielczan, a Kielczanie są różni. Nie są tylko ci z PiS-u, z Platformy, z Lewicy czy z Konfederacji. Bardzo dziękuję. A teraz pan Marcin Chłodnicki. Panie Marcinie, przez większą część tej kadencji jest pan wiceprezydentem miasta, czyli drugą osobą de facto po Bogdanie Wencie. Czemu nie wprowadził pan żadnej z tych proponowanych w kampanii zmian mimo realnych możliwości, które teraz pan posiada? Wprowadziliśmy z obiecanych rzeczy, za które ja osobiście odpowiadałem, przede wszystkim dwujęzyczne nauczanie w szkołach, którego praktycznie wcześniej nie było. To jest olbrzymi sukces, dający olbrzymie perspektywy młodym ludziom. Wprowadziliśmy kielecki rower miejski. Centrum Usług Miejskich wprowadziło optymalizację usług finansowych, to jest roczna oszczędność około 1 000 000 zł. Wprowadziliśmy program in vitro, dzięki któremu urodziło się już ponad 60 dzieciaków. I mógłbym tak naprawdę wymieniać długo w różnych innych obszarach, między innymi w kulturze, gdzie powstała Rada Kultury przy prezydencie dająca opinię, gdzie powstał nowy budynek Teatru Kubuś, w sporcie, gdzie powstało naprawdę kilkanaście obiektów sportowych przy kieleckich placówkach oświatowych. Wyremontowany został chociażby stadion lekkoatletyczny i już wcześniej wspomniana przeze mnie hala przy Liceum Żeromskiego. Także jak na te 3 lata myślę, że to jest dość dobry obraz tego, do czego potrafiłem wspólnie z całą grupą doprowadzić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A teraz pora na panią Agatę Mariańską. Pani Agato, również minuta. Przez ostatnie 5,5 roku miastem rządził prezydent bez doświadczenia na tym stanowisku, bez zaplecza doradców, efekty tego widzimy wszyscy. Czy może pani powiedzieć, jakie posiada pani kompetencje i jakim zapleczem pani dysponuje do zarządzania tak skomplikowaną jednostką samorządową, jak miasto wojewódzkie? Bardzo się cieszę, bo nareszcie będę mogła trochę więcej o sobie powiedzieć, ponieważ jak tu pozostali kandydaci byli widoczni przez to, że pełnili różnego rodzaju funkcje, a ja nie, jestem osobą nową. Ja wiele lat pracowałam w spółkach giełdowych, w Exbudzie, w Poligrafii, w Odlewniach Polskich. Zajmowałam się relacjami inwestorskimi, więc jak najbardziej no zaplątałam się trochę w tych inwestorach, więc mam takie doświadczenie bardzo bogate zawodowe, zajmowałam się też szlakiem Green Velo, czyli promocją, mam w tym zakresie też duże sukcesy. Jeżeli chodzi o grupę osób w moim komitecie, są osoby, które też mają bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o biznes, jeżeli chodzi o trzeci sektor. Także jesteśmy grupą, której może mało widać, bo mamy mały budżet. Nie mamy budżetów partyjnych, nie mamy budżetów związanych z rodzinami. Bardzo dziękuję. Pani Agata Wojta. Pani Agato, czy czuje się pani współodpowiedzialna za aktualny stan miasta, bo obecny prezydent został wprowadzony na to stanowisko jako przedstawiciel również pani środowiska politycznego, a pani przez ponad 2 lata także współrządziła tym miastem?
Ja chcę przypomnieć, że akurat Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska 5 lat temu miała swojego kandydata na prezydenta miasta, który niestety, bardzo żałuję, nie uzyskał poparcia większości mieszkańców i nie mogliśmy wziąć pełnej odpowiedzialności za miasto. Myślę, że tu współodpowiedzialni bardziej za tą prezydenturę siedzą i za ten wynik wyborów sprzed ponad 5 lat. Natomiast faktycznie ja się absolutnie nie odżegnuję, że przez 2 lata pełniłam funkcję wiceprezydentki miasta i też z podniesioną głową mówię i podsumowuję te 25 czy 6 miesięcy swojej wiceprezydentury. Uważam, że to jest wiele bardzo konkretnych i pozytywnych rzeczy dla miasta, od zażegnania kryzysu śmieciowego poprzez istotne zmiany w zakresie komunikacji publicznej, zagęszczenie przystanków, zwiększenie ilości pasażerów, złożenie wniosku na elektryczne autobusy, usprawnienie funkcjonowania samego Urzędu Miasta. Jak dzisiaj mówimy o cyfrowym obsłudze klientów, to w Wydziale Komunikacji Internetowo można się już bez problemu umówić. I jak widzi pan, brakuje czasu, żeby powiedzieć o wszystkich, moim zdaniem, sukcesach mojej wiceprezydentury. Bardzo dziękujemy. Wszyscy nasi kandydaci. Debata prezydencka. Wszyscy nasi kandydaci odpowiedzieli na nasze pytania, ale to jeszcze nie koniec oczywiście debaty. Jeszcze mamy jeden segment. Segment piąty i teraz poprosimy naszych kandydatów o krótkie podsumowanie i przekonanie wyborców, że to właśnie na niego bądź na nią powinni oddać swój głos 7 kwietnia w wyborach na prezydenta Kielc. I drodzy Państwo, podsumowanie będzie naprawdę krótkie, bo tak schodziliśmy, przyzwyczailiśmy Was do tej minuty, to będzie 30 sekund, żeby powiedzieć naprawdę w bardzo skompresowanej formie, dlaczego wyborcy mają akurat przy Waszym nazwisku zakreślić krzyżyk i Was wybrać. A zacznie pani Agata Mariańska. Drodzy Państwo, jesteśmy jedynym komitetem bezpartyjnym. Nie będziemy chodzić na pasku centrali, nie będziemy chodzić na partyjnym pasku. Jesteśmy niezależnymi osobami, nie prowadzimy biznesów z miastem, więc również w tym zakresie jesteśmy bardzo transparentni. Idziemy do Rady Miasta i ja jako prezydent kandyduję po to, żeby Kielce nareszcie miały przetargi, nareszcie, żeby wszystko w mieście było transparentne. Dziękujemy. Nie wydaje czasu nawet za dużo. Pan Kamil Suchański. Tak, ja kandyduję, jestem osobą bezpartyjną, jestem osobą niezależną, chcę być prezydentem wszystkich Kielczan. To, co mnie wyróżnia spośród pozostałych kandydatów, to przede wszystkim pracowitość, ale również wyróżnia mnie to, że chcę zrobić z remontów dróg priorytet. Sprawy drogowe muszą być priorytetem. A przede wszystkim wyróżnia mnie to, że chcę wprowadzić bezpłatną komunikację miejską i chcę wreszcie uregulować sprawę współfinansowania przez miasto sportu zawodowego, jak i finansowania sportu amatorskiego na konkretnych, jawnych, transparentnych zasadach. Dziękujemy. Teraz pani Agata Wojda. Zostało bardzo mało czasu na decyzję i dla tych, którzy decydują sercem, proponuję, wybierzcie osobę, która jest od wielu lat bardzo mocno zaangażowana w nasze miasto, zna jego potrzeby i ma pasję do Kielc i prawdziwie kocha nasze miasto. Jeżeli wybieracie głową, przejrzyjcie program wyborczy i zobaczcie, w którym programie odnajdziecie najwięcej konkretów i najwięcej pomysłów gotowych do realizacji na dzień po wygranych wyborach. Bardzo dziękujemy. Pan Adam Cyrański, 30 sekund dla pana. Przedstawiłem kompleksowy, spójny program Zostaję w Kielcach. Jest to realna wizja rozwoju miasta. Miasto potrzebuje zawodowego menadżera, nie aktora. No jak ja takim menadżerem jestem. Mam doświadczenie, kompetencje i wiedzę. Zarządzam osobiście dużymi organizacjami za swoje pieniądze, a pieniądze miasta jako publiczne potrzebują prawdziwego gospodarza. Potrzeba planu i rozwagi. Budżet miasta to nie bankomat. Jeśli chcesz rozwoju miasta Kielc, zagłosuj na Adama Cyrańskiego. Bardzo dziękujemy. A teraz pół minuty ma pan Maciej Bursztajn. Dziękuję bardzo. Tak, Kielce potrzebują dobrego zarządcy, ale potrzebują też zarządcy, który ma odwagę, bo odwaga jest bardzo potrzebna, żeby podejmować trudne decyzje, bo te trudne decyzje niestety będzie trzeba podejmować. Ja tą odwagą wykazuję się od 5 lat w samorządzie. Jeżeli trzeba sprawdzić sprawę, zgłosić sprawę do prokuratury, to ją zgłaszałem, chociażby tak jak w przypadku schroniska i nieprawidłowości. Mówiłem również o patologiach związanych z RPZ-em. Jestem człowiekiem niezależnym i Kielczanie potrzebują usłyszeć prawdę, żeby wiedzieć, co tak naprawdę, jakie są diagnozy i jak je leczyć. Bardzo dziękuję. Pan Marcin Chłodnicki. Panie Marcinie, czas dla pana, 30 sekund. Lewica w Kielcach stawia na dobrze płatne miejsca pracy, na komfort życia młodych rodzin, żłobki, opiekę przedszkolną,
stawia również na opiekę senioralną. Jeżeli Państwo doceniacie te nasze priorytety, to ja również zachęcam do zagłosowania na siebie, ale też na całą listę Lewicy, ponieważ będzie ona bardzo potrzebna w Radzie Miasta. Dziękujemy bardzo. Teraz pan Marcin Stępniewski. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jako Marcin Stępniewski, ale jako drużyna, którą idziemy do Rady Miasta, do Urzędu Prezydenta, przedstawiamy nową wizję Kielc, czyli spójny program, który zawiera wszystkie segmenty funkcjonowania naszego samorządu. Ale w przeciwieństwie do wielu innych osób, które piastowały już wysokie funkcje w Urzędzie Miasta, my nie tylko o tym mówimy, ale to robimy. Dlatego zagłosujcie na osoby skuteczne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom za wyczerpujące odpowiedzi. Drodzy Państwo, widać, że to końcówka kampanii, bo wszyscy się znakomicie spisaliście, wszyscy byliście znakomicie przygotowani. Dziękujemy. Ja się zacięłam. Ach, a to takie detale, to merytorycznie i tak się Pani obroniła. Mamy nadzieję, że to Państwu również pomoże w wyborze odpowiedniego kandydata, w podjęciu decyzji zgodnej ze swoimi poglądami 7 kwietnia, w skreśleniu kandydata, z którego będziecie potem Państwo przez następne 5 lat dumni. A kandydatom i ich sztabom bardzo dziękujemy za przybycie i za pozytywną odpowiedź na nasze zaproszenie. Państwu dziękujemy za uwagę. Będziecie mogli Państwo obejrzeć całą tą debatę w internecie, ponownie w naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, do utrwalenia i do upewnienia się w podjętej decyzji. Jeszcze raz dziękujemy za uwagę. Aleksandra Rękas i Mateusz Żelazny. Do usłyszenia i do zobaczenia. Debata prezydencka.